Kopalnia Węgla Brunatnego Konin, największy i jeden z najstarszych zakładów przemysłowych Wielkopolski Wschodniej, miała i nadal ma ogromny wpływ na rozwój gospodarczy i społeczny całego regionu. Pierwsze tony węgla ze złoża Morzysław wydobyto w 1942 roku. Natomiast eksploatacja na skalę przemysłową ruszyła po II wojnie światowej. Na początku lat 90. kopalnia wydobywała rekordowe ilości węgla na poziomie ponad 14 milionów ton rocznie. Obecnie wydobycie wynosi około 9 milionów ton. W kopalni pracuje ponad 3,5 tysiąca osób. W Polsce węgiel jest najważniejszym surowcem energetycznym, z którego produkuje się niemal całą energię elektryczną kraju. Prawie połowa energii powstaje z węgla brunatnego. Na co dzień nie uświadamiamy sobie faktu, że korzystanie z niemal wszystkich urządzeń współczesnej cywilizacji związane jest z wydobyciem węgla. Pierwszym etapem przygotowania eksploatacji jest przeprowadzenie badań geologicznych i zlokalizowanie złoża oraz oszacowanie jego położenia i wielkości. To najważniejsze parametry, które mają wpływ na podjęcie decyzji o budowie odkrywki. Kolejnym etapem przygotowania wydobycia węgla jest odwodnienie terenu. W tym celu na obrzeżach złoża buduje się system pomp głębinowych, które powodują odwodnienie górotworu. Wypompowywana woda kierowana jest rowami poza teren odkrywki do najbliższych naturalnych zbiorników i cieków wodnych. Woda ta nie ginie, tylko zmienia swoje miejsce. Trafia na przykład do jezior Pątnowsko-Ślesińskich, akwenów Pojezierza Wielkopolsko-Kujawskiego, a także do Gopła. Woda kopalniana ma wysoką klasę czystości, dzięki czemu poprawia stan wód, jezior i rzek, do których jest odprowadzana. Jakość wód pochodzących z odkrywek jest na bieżąco monitorowana za pomocą systemu piezometrów. Badania kontrolne systematycznie przeprowadzane są przez służby kopalni oraz specjalistów z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Węgiel brunatny to skała pochodzenia organicznego. Powstała kilkanaście milionów lat temu w okresie trzeciorzędu w epoce miocenu. Na terenie Polski panował wówczas ciepły i wilgotny klimat. Rosły ogromne drzewa i paprocie, które później stały się materiałem organicznym dla powstania węgla. Świadkiem tamtych czasów są te szyszki mioceńskie, które rosły na drzewach kilkanaście milionów lat temu. Dziś węgiel brunatny jest ważnym surowcem energetycznym, z którego produkuje się najtańszą energię elektryczną nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. W Polsce węgiel brunatny wydobywa się metodą odkrywkową. Kopalnia Konin prowadzi eksploatację na wielu odkrywkach. W historii przedsiębiorstwa jest ich już 10. Węgiel w rejonie Konina występuje na głębokości od kilkunastu do kilkudziesięciu metrów. Grubość pokładu jest także zróżnicowana i wynosi od kilku do nawet 90 metrów. Taki pokład występował na odkrywce Lubstów. Do tej pory kopalnia Konin wydobyła ponad 550 milionów ton węgla, z którego wyprodukowano energię pozwalającą zasilić całą Polskę przez prawie 4 lata. Pierwszym etapem robót górniczych jest odwodnienie złoża za pomocą pomp głębinowych i rowów odprowadzających okalających odkrywkę. Na tak przygotowany teren wprowadzane są koparki nadkładowe. Zalegająca nad węglem ziemia, zwana nadkładem, transportowana jest przy pomocy sieci przenośników taśmowych poza wyrobisko. Nadkład odbiera zwałowarka, która usypuje tzw. zwałowisko zewnętrzne. Głębokość zalegania węgla jest zróżnicowana, dlatego nadkład może być zdejmowany na kilku poziomach. Wraz z odsłonięciem pokładu węgla na odkrywce pojawia się kolejna maszyna – koparka węglowa.
Do transportu surowca na terenie wyrobiska służą przenośniki taśmowe dostarczające węgiel do załadowni. Tam surowiec ładowany jest na wagony kolejowe dowożące go do elektrowni. Koparki nadkładowe odsłaniają kolejne fragmenty złoża, w ślad za nimi przesuwają się koparki węglowe i układ przenośników. Wyrobisko ma więc charakter kroczący. Miejsce, z którego wybrano już węgiel, zostaje zasypane przez zwałowarkę. W ten sposób powstaje zwałowisko wewnętrzne. Po wyczerpaniu złoża maszyny opuszczają teren wyrobiska, następnie zostaje zlikwidowany system odwodnienia. Teren wyeksploatowanej odkrywki poddawany jest rekultywacji leśnej lub rolnej. W miejscu wyrobiska końcowego powstaje zbiornik wodny wykorzystywany w celach retencyjnych i rekreacyjnych. Jezioro poodkrywkowe często stanowi atrakcję turystyczną regionu i jest popularnym miejscem wypoczynku. Metoda odkrywkowa wydobywania węgla brunatnego nie jest wynalazkiem polskim, ale jest najbardziej optymalną i opłacalną metodą wydobywania węgla brunatnego. Do największych w świecie należą takie państwa jak Stany Zjednoczone, Kanada, Australia, a w Europie Rosja, Czechy, Grecja oraz Turcja. Nasz sąsiad Niemcy tą metodą wydobywa ponad 3 razy więcej węgla brunatnego niż Polska. Podczas prac wydobywczych górnicy wielokrotnie trafiają na ciekawe znaleziska. Najbardziej znane są okazy bursztynu oraz kości słonia leśnego wykopane w 1984 roku na odkrywce Jóźwin. Na podstawie badań naukowych stwierdzono, że słoń żył na tym terenie 100 tysięcy lat temu. Znalezione kości trafiły do Muzeum Okręgowego w Koninie, na ich podstawie odtworzono wygląd zwierzęcia. Zgodnie z przepisami, roboty górnicze zawsze poprzedzają prace archeologiczne finansowane przez kopalnie. Dzięki temu udało się dokładniej zbadać historię regionu. Jednym z ciekawszych znalezisk odkrytych podczas budowy odkrywki Drzewce jest wczesno-średniowieczne cmentarzysko w Bilczewie. Znaleziono tam kilkadziesiąt przedmiotów z tamtego okresu. Wyniki badań archeologicznych na terenie Bilczewa okazały się bardzo ważne dla poznania historii i archeologii wielkopolskiej. Z dwóch przyczyn. Po pierwsze, na terenie tego cmentarzyska po raz pierwszy odkryto taką dużą ilość grobów ciałopalnych, jeszcze pogańskich. Wcześniej tego nigdzie nie było. A po drugie, udokumentowane zostało na tym cmentarzysku przejście od czasów pogańskich do czasów chrześcijańskich. Mimo zmiany religii, mimo chrztu Polski, na tym samym cmentarzysku znajdujemy groby zarówno pogańskie, jak i chrześcijańskie, czego dotychczas nigdzie wcześniej w Wielkopolsce nie znaleziono. Kopalnia, przystępując do budowy odkrywki, najpierw musi wykupić od właścicieli tereny, na których zamierza eksploatować węgiel. Następnie ogromne maszyny zaczynają zbierać nadkład. Koparki nadkładowe to jedne z największych maszyn wydobywczych na świecie. Niektóre z nich mają długość 118 metrów, są wysokie na 38 metrów, tyle co kilkunastopiętrowy wieżowiec, i ważą ponad 2,5 tysiąca ton. Mimo tak ogromnych rozmiarów, mają nacisk jednostkowy na grunt mniejszy niż człowiek. W ciągu doby maszyny te są w stanie zebrać prawie 70 tysięcy metrów sześciennych ziemi. Zazwyczaj na terenie odkrywki jest kilka poziomów zbierania nadkładu. Na każdym pracuje przynajmniej jedna maszyna. Proces budowy odkrywki to wieloletnia inwestycja, w którą wliczona jest rekultywacja terenu po eksploatacji złoża. Kopalnia Konin dba w szczególny sposób, by tereny te przywrócić środowisku w jak najlepszym stanie. Obszary, gdzie składuje się nadkład, czyli zwałowiska, mogą być wykorzystane w różny sposób. Powstają tam pola uprawne, lasy, łąki oraz różnego rodzaju tereny rekreacyjne. Część wyrobisk górniczych zamienianych jest w zbiorniki wodne. Dzięki działalności kopalni w powiecie konińskim powstało 6 nowych jezior, między innymi w Mikorzynie, Kozarzewku oraz Koninie. W trakcie napełniania są kolejne akweny w Kleczewie oraz Lubstowie.
wiemy, że przebywamy na obszarze ubogim wodę, gdzie mówi się o tym, że występuje pierwsza, największa potrzeba związana ze zwiększeniem zasobów wodnych w ramach tak zwanej małej retencji. I można spojrzeć na działalność kopalni również z tej strony, że kopalnia przyczynia się do wzrostu retencji zarówno w korytach cieków, jak i w jeziorach. To, co uda się wpompować w te cieki, które występują w tej części Niziny Wielkopolskiej i Kujaw i w te jeziora, które tutaj występują, to procentuje tym, że te zasoby wodne są większe, o tyle przynajmniej, o ile byśmy sobie tego życzyli. Rekultywacja terenów pogórniczych jest, obok wydobycia węgla, najważniejszą sferą działania kopalni. W tej dziedzinie KWB Konin od ponad 40 lat ściśle współpracuje z największymi autorytetami naukowymi w kraju. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu opracował tzw. model PAN, który pozwala tereny pogórnicze przywrócić rolnictwu. Naukowcy i górnicy udowodnili, że na terenach zrekultywowanych można z powodzeniem uprawiać zboża, rzepak, słoneczniki czy kukurydzę. Plony zazwyczaj są wyższe niż na glebach oryginalnych. Na terenie, na których prowadzona była i jest eksploatacja, zalegały gleby wytworzone głównie z utworów polodowcowych, piasków i jakichś tam glin piaszczystych. I były to generalnie gleby słabe, należące do niskich klas bonitacyjnych, piątych, szóstych, sporadycznie czwartych. Po zakończeniu eksploatacji grunt pogórniczy zbudowany jest przede wszystkim z glin zwałowych. W rekultywacji to się nazywa skała potencjalnie produktywna. I z takiej skały powstają znacznie lepsze gleby niż te, które były przed eksploatacją. W swojej historii kopalnia Konin przeszła duże przeobrażenia. Mimo że sposób wydobycia węgla niewiele się zmienił, to postęp technologiczny sprawił, że maszyny górnicze stały się wydajniejsze i mniej zawodne. Dzisiaj pracownicy kopalni na co dzień korzystają z elektronicznych urządzeń automatyki i łączności. Kopalnia jako pierwsza w branży węgla brunatnego wprowadziła system komputerowego projektowania eksploatacji złóż, a potem zintegrowany system SAP. Wdrożyła także dwa systemy wspierające zarządzanie biznesem i informacją. Koparki węglowe zostały wyposażone w system GPS, szeroko wykorzystuje się także telewizję przemysłową. Dzięki nowym technologiom praca stała się o wiele wydajniejsza, łatwiejsza i bezpieczniejsza. Coraz bardziej pożądanym kierunkiem rekultywacji jest tworzenie zbiorników wodnych. To doskonałe miejsce dla wypoczynku i rekreacji. Jeziora powstałe w miejscu dawnych odkrywek znacznie podnoszą walory turystyczne regionu. Stają się ulubionym miejscem letniego wypoczynku nie tylko mieszkańców pobliskich miejscowości. Dziś na terenach pogórniczych odbywają się różnego rodzaju imprezy, m.in. zawody wędkarskie. Już w tej chwili niektórzy uważają, że powiat koniński to małe Mazury. Mamy obecnie 23 jeziora polodowcowe i nowe jeziora stawiają powiat koniński jako bardzo atrakcyjny turystycznie. Możemy szczycić się i dawać możliwość uprawiania sportów wodnych. Nowe jeziora zwiększają atrakcyjność naszego powiatu. Na wielu terenach pogórniczych powstały także lasy. Te najstarsze mają ponad 30 lat i dziś stały się ostoją wielu gatunków zwierząt i miejscem polowań myśliwych. Przykładem może być kompleks leśny w Kazimierzu, czy las powstały na zwałowisku po odkrywce Lubstów. Po kilkunastu latach wielu ludzi odwiedzających te tereny nie może uwierzyć, że w tych miejscach istniała kiedyś kopalnia Konin.
Kopalnia wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu rynku, prowadząc sprzedaż węgla sortowanego, głazów narzutowych i uprawę roślin energetycznych. W trakcie realizacji jest budowa farm wiatrowych na terenach pogórniczych. Powstanie kopalni węgla brunatnego było fundamentem rozwoju gospodarczego wschodniej Wielkopolski. I tak jest do dziś. Następstwem odkrycia złóż węgla i budowy kopalni było powstanie zespołu elektrowni Pątnów-Adamów-Konin oraz huty aluminium. To z kolei spowodowało powstanie wielu mniejszych zakładów pracujących na rzecz tych największych w regionie firm. Dziś szacuje się, że w przemyśle energetycznym i firmach z nim związanych pracuje co drugi mieszkaniec regionu. Kopalnia Konin ma także wpływ na rozwój okolicznych gmin, które systematycznie zasila opłatami z tytułu działalności górniczej. W skali roku suma podatków i opłat wynosi około 70 milionów złotych. Dzięki tym stałym dochodom gminy mogą się rozwijać i inwestować. Stoimy w miejscu, gdzie kilkadziesiąt lat temu była kopalnia. Tu, gdzie rośnie las i są ogródki działkowe, było zwałowisko. Tu, gdzie urokliwe jeziorko i pływają ptaki wodne, trwała eksploatacja węgla. Obok wyrosło osiedle dla górników i energetyków, których potrzebowały kopalnia i elektrownia. A galeria handlowa po sąsiedzku powstała, bo mieszkają właśnie tutaj górnicy i energetycy. Powojenny rozwój Konina zawdzięczamy węglowi i tego faktu nikt nie kwestionuje. A do dziś kopalnia i elektrownia, górnictwo i energetyka są siłą napędową i miasta, i regionu. Bo wszystko, nie tylko w Koninie, zaczyna się od węgla.